Jesteśmy na etapie pewnych uzgodnień, prawda, bo jest szykowany pewien montaż finansowy, bo to musi się składać kilku elementów. Nie wystarczy tylko samych kilka urządzeń, które są do tego potrzebne. Potrzebne jest pewne zaplecze, jeżeli chodzi o naszą mikrobiologię, a w związku z tym, jeżeli te rzeczy się pokończą, to w najbliższym czasie przekażemy taką informację Państwu, jak to będzie z sukcesem, bo uważamy, to będzie następny wielki sukces tutaj, jeżeli chodzi o możliwości bezpieczeństwa w tym szpitalu. Badanie próbek na obecność koronawirusa będzie możliwe dzięki doposażeniu szpitalnego laboratorium. Placówka jest na etapie wyłaniania dostawcy specjalistycznej aparatury. Ta ma zostać zakupiona w drodze przetargu tak, aby obniżyć jej cenę. Sprzęt do szpitala specjalistycznego w Pile mógłby trafić za około 3-4 tygodnie i w pierwszej kolejności byłby wykorzystywany do badania próbek od pacjentów i personelu placówki. Jak podkreśla dyrektor szpitala specjalistycznego w Pile, ma to także na celu odmrożenie placówki tak, by za jakiś czas mogła normalnie, a przede wszystkim bezpiecznie funkcjonować i leczyć pacjentów.